wieczór, witam serdecznie, kłaniam się nisko i informuję grzecznie, że rozpoczynamy kolejny odcinek programu Projekt Imprezka. Wczoraj byliśmy tutaj i wciąż jesteśmy na jednej z najlepszych imprez na świecie. Chodzi oczywiście o imprezę Retropolis w klubie Seven Heaven Legnica. Jeśli macie ochotę na porcję najlepszych klubowych klipów, na mega moc pozytywnej energii, to świetnie się składa, bo to wszystko w naszym programie pojawi się na pewno, na 100%, na bank. Czuję tutaj, że są jakieś też ostre balety za mną, dziewczyny się bawią. Będziemy się bawić do rana, a wy razem z nami. Lecimy! Dziś jesteśmy? Seven Heaven! W jakim mieście? Legnica! A jak się nazywa ta impreza? Retro! Fantastyczne odpowiedzi. Moi drodzy, jak się tutaj bawicie dzisiaj? No, fantastico! Elegancko! Nie ma lepszej imprezy! A który to już raz na retro? No, już nie liczymy! Nie liczycie? Mamy trzeci! Czyli po prostu ambasadorki i ambasador. Staliby walce. Dobra, ale zdarza wam się często imprezować? Oj tak. Bardzo często. W Seven najczęściej. Dobra, no to tak klasycznie, jeśli chodzi o imprezę, o której zaczynacie? Oj, 23, 24, nie za szybko, nie za późno. I do której ta biwa trwa? Do białego rana. Czyli tak 6 rano. No, czasami dłużej. Bolą potem trochę nogi? Troszeczkę, ale nikt się tym nie przyjmuje. Impreza jest tak super, że wszyscy w ogóle o tym nie myślą po prostu. No jesteście młodzi, macie zdrowie, ja tego wam zazdraszam. A teraz jeszcze pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Całą Sierżawę pozdrawiam, Jelenią Górę, znajomych. Ale mamę kopnął zaszczyt. A ty kogo pozdrawiasz? Całą rodzinę, wszystkich znajomych, które tutaj są. Chrystus! Wszystkich znajomych, których tu spotkałam i których jeszcze poznam na tej imprezie, bo jest po prostu fantastycznie. Dziękuję wam bardzo. A wy w dalszym ciągu zostańcie z nami, bo program Projekt Imprezka trwa. Siema. Kogo pozdrawiacie? Mamę. Tylko mamę? Nie, jeszcze tatę. Mateusza, Szymona, Jacka, panią oczywiście i cały klub. Dziękuję, fantastyczne pozdrowienia. Tutaj pan mnie szarpie. Pozdrowienia! Pozdrowienia dla Karoliny z Bogatyni, z Bolesławca. Koleżanka też chce. Kogo, moja droga, pozdrawiasz? Wszystkich rodziców. Tam, do kamery, Cały Milicz, cały Milicz, Technikum Leśne w Miliczu. Kolega chce pozdrowić. No co tam, powiem wam tyle. Codziennie tutaj dojeżdżam 70 km, bo co? Bo jest warto, jest zajebiście. Najlepiej na Dolnym Śląsku zapraszam, bo jest naprawdę mega, mega ogień. Pozdrowionka. Nie wiem, czy zauważyliście, ale podczas tych pozdrowień pan bardzo na mnie napierał. Tak się bawi, tak się bawi! Kamienna Góra! Mega impreza! Ja generalnie mogę postawić tutaj ten mikrofon i każdy by mógł pozdrawiać. Kolega, to jest konkretny imprezowicz, co? Nie, już moja 6. edycja retro i nie zamierzam ani następnej opuścić. Ale stylizacja jest. Nie, no oczywiście, no raczej.
Ogólnie miałem nie przyjechać tutaj, ale że niestety nie może mnie to ominąć. Bez niestety tutaj bardzo zajebiście. I jesteś. Jestem, po prostu muszę tutaj być. Jesteś. Dobra, świetnie. Teraz czas na pozdrowienia. Kogo chciałbyś pozdrowić? Ja? O, kolegę Patryka chciałbym pozdrowić tutaj, który stoi obok nas, moją dziewczynę. Kogo oprócz Patryka? Całą ekipę ze Zgola. Całą ekipę ze Zgola. Ty będziesz pozdrawiał, dajże mu się wypowiedzieć. Całą ekipę ze Zgorzelca i przede wszystkim moją dziewczynę Wiktorię. Dobrze, i teraz przechodzimy do tego tutaj adwokata, który tutaj dyrygował, co kto ma pozdrawiać. Kogo pozdrawiasz? Ja pozdrawiam moją dziewczynę Nikolę, pozdrawiam Bartka serdecznie, pozdrawiam oczywiście moją ekipę ze Zgorzelca, która tam sobie się bawi. Ogólnie pozdrawiam wszystkich ludzi w Seven, całą rodzinę, wszystkich. To jest nasz dom, tu jest cudownie. Kolejny wyszczekany, jak ja to lubię. Bardzo dobrze. A kogo koleżanka chce pozdrowić? Kogo chcecie pozdrowić? Wszystkich klubowiczów! Kogo chcesz pozdrowić? Pozdrowienia! Kolega obok! Tutaj, do kamery! Pozdrawiam kolegę Dawida! O, i to są prawdziwi tutaj koledzy, jeden drugiego pozdrowił, jest git, a my możemy iść dalej. Siemano! Siemano! Kogo chcesz pozdrowić? Słucham? Kogo chcesz pozdrowić? Wszystkich moich ziomków z Paskiego! Dzięki wielkie! W dalszym ciągu oglądacie program Projekt Imprezka na antenie SKTV. Panie DJ, chodź panie DJ, pogadamy. Witam serdecznie, dobry wieczór. Jak się pan DJ nazywa? DJ Friday, dobry wieczór, Zduńska Wola, Łódzkie, na Dolnym Śląsku dzisiaj. Wyjątkowo gościnę. Czyli zawsze piątek? Piątek, sobota. Powiesz, że jestem świetna z angielskiego. Friday, witam, gorąco. No i jak się dzisiaj bawisz na Retropolis? Doskonale, nie może być lepszej imprezy, impreza marzenie, po prostu takie coś na Dolnym Śląsku, the best. Ale rozumiem, że to nie jest twój pierwszy raz na Retropolis. Absolutnie nie pierwszy raz, zawsze na to czekamy, po prostu emocje w brzuchu. Liczyłeś, ile razy byłeś w ogóle? Nie liczyłem, tyle razy, że koniec świata, ale za każdym razem nowe emocje. Za każdym razem odbuduje się coś takiego, że chce się przyjeżdżać, chce się grać, chce się tu być. A powiedz mi, o jaki kawałek ostatnio klubowicze męczą cię najczęściej? Co podchodzą mi, proszę, panie DJ-u, proszę. Panie DJ-u, zawsze proszę o ten najlepszy. Po prostu o ten najlepszy, a DJ wie, co jest najlepsze. Dokładnie tak, zawsze gramy to, co naj, tu w siódmym niebie. Dokładnie, i dlatego teraz w tle, mam nadzieję, że to słyszycie, taką na Fida i Tamagotchi. No to mój DJ-u Piątku, jeszcze czas na pozdrowienia. DJ Piątek pozdrawia w każdą sobotę, nie tylko piątek. Witamy, zapraszamy. Do Legnicy, do siódmego nieba. Ola Kot, SKTV, pozdrawiam. Chciałam tylko powiedzieć, że z takim DJ-em to od poniedziałku do niedzieli. Ha, oczywiście, zapraszamy. Dzięki wielkie. Dzięki. W dalszym ciągu oglądacie program Projekt Imprezka na antenie SKTV. Tak. Jak masz na imię? Adam. Bo ja chciałam powiedzieć, że wszyscy ci, którzy oglądali do tej pory nasz program, to wiedzą, że jest potworny problem z rozmowami z facetami. Ja nie wiem, chyba ze mną jest coś nie tak, ale faceci na imprezach nie chcą ze mną rozmawiać. Ale dlaczego nie chcą rozmawiać? Ja nie wiem, zawsze podchodzę, a oni nie. Ale ty chcesz ze mną rozmawiać? Tak, chcę bardzo. Świetnie, to ja cię wykorzystam, zgadzasz się? Nie ma takiej opcji. Dobra, ale opowiadaj, jak się dzisiaj bawisz. Zajebista impreza, jestem tu pierwszy raz. Słyszałem to od kolegi, że właśnie w Legnicy jest taka impreza dużo formatowa i cieszę się bardzo, że tu jestem pierwszy raz. Coś czuję, że wrócisz. Coś czuję, że wrócisz. No tak, no właśnie, no kurde, mam 200 km stąd od domu. Oj, to sporo. No właśnie, i powiedziałem, fajna impreza. No dobrze, a jak często imprezujesz? Rzadko. Dobra, no ale tak nie wiem, raz na dwa miesiące? Raz na tydzień. A to rzeczywiście raz na tydzień to rzadko, a preferujesz piątki czy soboty? Piątki, soboty i niedziele. Fantastycznie, z jednego razu robią nam się trzy, czyli tworzy nam się profil prawdziwego, szanującego się imprezowicza. Nie, jestem imprezowiczka. Nie. Jesteś ty imprezowiczka. Ja jestem imprezowiczka? Tak. Słuchaj, ja prowadzę ten program, ja na tych imprezach po prostu obowiązkowo muszę być. Nie, nie można tak, nie.
Nie, nie, nie. Dobra, to po prostu jesteś zwykły Kowalski. Jest bardzo zajebista impreza, naprawdę super jest, super. Dobra, to jeszcze na koniec muszą pojawić się pozdrowienia. Pozdrowienia dla wszystkich znajomych, którzy tu imprezują, dla całego stolika, który siedzi na dole, wszystkich innych. To tyle? Tak, tyle. Dobrze, od kolegi to tyle, a na antenie SK TV teraz masa klubowych klipów. A kolega chciałby kogoś pozdrowić? Wszystkich ze szkoły ogólnie, wszystkich znajomych, wszystkich przyjaciół. Dzięki wielkie! Jest sędzia! Kto wygra mecz? Nie spać, zwiedzać! Nie wolno, nie. Proszę. A, jeszcze raz, jakie było to ostatnie słowo? Imprezować! Super, bardzo! Jakby inaczej! Widzę, że kolega bywa w telewizji. Wszystkiego dobrego dla SK TV i nas wszystkich słuchających, białe rękawiczki. I kto wygra mecz? Polska! Kogo pozdrawiacie? Całą Mielęgą! I Legnicę. Super, a kolega kogo pozdrawia? Wszystkich z Wrocławia! I Wrocław pozdrowiony. Gitara. Dzięki wielkie. Kolega się zapytał, co chcesz? Co chcesz powiedzieć? Nie wiem, dlaczego tu jestem. No powiedz dlaczego. Jestem tutaj ze względu na DJ-a Matysa! Bam, 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 bam! DJ Matysa! Dobrze, ale co takiego super jest w tym Matysie? Muzyka, przede wszystkim różnorodność setów, ogólnie seven, klimat, ludzie, muzyka, polecam wszystkim, jestem tu ósmy raz. Ty masz strasznie gadane. No. Chyba często występujesz w telewizji. Nie no, co ty. Nie? Pierwszy raz, ale jestem zajarany. Nie chciałbyś częściej? No, jeżeli proponujesz, to czemu nie? A jakieś castingi czy coś, zapraszamy. Dobra, do Eski się zgłoszę. 104,9 Wrocław FM. Bardzo dużo się dużo dzieje. Dobra, rzeczy. Dziękuję. Ja zostałam tutaj wyprzytulana. Krzyki, piski, wrzaski. Tak właśnie wygląda impreza Retropolis w klubie Seven Heaven w Legnicy. Warto chociaż raz na takiej imprezie być i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Niestety to już koniec na dziś, jeżeli chodzi o program Projekt Imprezka. W tym programie zawsze serwujemy Wam najlepszą klubową muzę, ale to nie jest tak, że jak się teraz pożegnamy, to na antenie SK TV będą leciały słabe klipy. Nie, absolutnie. W dalszym ciągu wszystko będzie z klasą, a my spotkamy się już za tydzień w kolejny piątek. A gdzie się pojawimy, jaka to będzie impreza? Jeszcze nie wiem, ale gwarantuję, że będzie grubo. Do zobaczenia w piątek, cześć!